Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie i dziś przychodzę do was w troszeczkę innej odsłonie, ponieważ mam na sobie perukę, to nie są moje prawdziwe włosy i jeżeli będziecie widzieć gdzieś tutaj jakiś kosmyk zielony, to przepraszam, ale ja już teraz nie mam siły i cierpliwości do tego, żeby tutaj z tą peruką się siłować, tak żeby to dobrze wyglądało. I dzisiaj chciałabym wam pokazać kilka kosmetyków marki Huda Beauty, ponieważ wczoraj dostałam przesyłkę PR-ową od Sephory z kilkoma produktami i byłam w szoku, że aż tyle produktów z Hudy mi wysłali i stwierdziłam, że właśnie fajnie by było pokazać wam te kosmetyki, zrobić takie pierwsze wrażenie, takie mini recenzje po pierwszym użyciu, tak żebyście wiedziały, czy coś jest warte swojej ceny, czy nie. Także serdecznie zachęcam do oglądania dalej. Dzisiaj formuła tego filmiku troszeczkę się zmieni, ponieważ chciałam nagrać coś a la chat make-up, niestety cały dzień mój sąsiad wiercił i wiercił, dlatego niestety filmiki, na których nakładam te produkty na siebie, musiałam nagrać bez dźwięku, bo po prostu się nie dało. Także teraz przeniesiemy się do części, gdzie nakładam te kosmetyki na twarz i oczywiście dogram do tego osobno komentarz, tak żebyście nie pozostały z niczym w trakcie oglądania. I na koniec podsumujemy sobie, czy te kosmetyki są faktycznie warte swojej ceny, także zachęcam do oglądania dalej. W pierwszej kolejności aplikuję sztuczne rzęsy, jest to model Sasha. I tak jak widzicie, mam na sobie bardzo kolorowy makijaż, który powstał za pomocą palety Morphe Jaclyn Hill i test tej palety pojawi się już niedługo. I teraz przechodzę już do aplikacji produktów z palety rozświetlaczy i aplikuję je dokładnie w taki sposób, jaki jest rekomendowany z tyłu opakowania. Czyli najpierw aplikuję palcem ten kremowy rozświetlacz i oczywiście aplikuję go już na przypudrowany podkład. Nałożyłam go na szczyty kości jarzmowych, odrobinę na nos, łuk, kupidyna i brodę. Następnie przechodzę do najjaśniejszego rozświetlacza i nakładam go na same szczyty kości jarzmowych i dokładnie rozcieram, tak żeby powstała mi równomierna tafla. I ten rozświetlacz pozwoliłam sobie nałożyć również na nos, łuk, kupidyna i brodę. I teraz przechodzę do tego ciemniejszego złotego rozświetlacza, który ma nam delikatnie policzki modelować, więc nakładam go delikatnie poniżej tym jasno-złotym rozświetlaczem, który nakładałam na szczyty kości jarzmowych. I teraz czas wykorzystać ostatni produkt z palety, czyli taki rozświetlający róż. To jest bardziej różowy rozświetlacz niż róż rozświetlający i na pewno widzicie, że te rozświetlacze są dosyć intensywne i trochę podkreśliły mi jakieś niedoskonałości na policzkach i rozszerzone pory. I teraz przejdę do nałożenia lip kitu, którego zadaniem jest wykonturowanie naszych ust i nadanie im pięknego kształtu, delikatne powiększenie, ponieważ mamy tutaj jaśniejszą i ciemniejszą pomadkę, dzięki którym możemy stworzyć taki efekt ombre. I myślę, że efekt jest naprawdę bardzo ciekawy i mamy tutaj konturówkę w odcieniu Spice Girl, do tego jest pomadka w tym samym odcieniu i troszeczkę jaśniejsza w odcieniu Venus. I po aplikacji tych wszystkich produktów czyszczę delikatnie granice korektorem, ponieważ troszeczkę na tym zbliżeniu powyjeżdżałam, więc muszę to po prostu dokładnie wyczyścić. I tak prezentuje się efekt końcowy na ustach. Także teraz przejdziemy do takiego szybkiego podsumowania każdego produktu i zaczniemy od rzęs i obecnie mam na sobie model Sasha i jest to model, który muszę przyznać, najbardziej mi się podoba ze trzech, które znam, bo znam Saszę, mam tutaj jeszcze Samantę i widziałam jeszcze Farę i widziałam kilka recenzji na temat właśnie tamtych rzęs i jest to model, który absolutnie najbardziej mi się podoba, jest taki najbardziej naturalny, o ile tak to można nazwać, jest troszeczkę bardziej podkręcony niż na przykład Fara, nie jest jakiś wydziwiony i naprawdę bardzo ładnie na oku wygląda, nie wygląda jakoś strasznie dramatycznie, nie wyglądamy w nich jak drag queens, więc myślę, że to jest model naprawdę bardzo ciekawy i będę chętnie go nosić i on się nada również do takich lżejszych makijaży. Jeśli chodzi o ten model Samantha, to troszeczkę mnie przeraża, powiem wam szczerze, ponieważ ma takie pojedyncze włoski bardzo długie i to sprawia, że to wygląda jak takie pajęcze nóżki. Może jestem po prostu trochę zbyt negatywnie nastawiona, może na oczach będą wyglądać pięknie, na pewno to przetestuję, zrobię z nimi filmik, także na pewno kiedyś je na mnie zobaczycie i dam wam znać, jak mi się sprawdzają. Na ten moment troszeczkę mnie to przeraża, ponieważ te dłuższe włoski mają tutaj na pewno ze 14 mm albo i więcej, także no,
zobaczymy, jak to będzie, jak to wyjdzie w praniu. Jeśli chodzi o ten model Sasha, to bardzo mi się podoba, bardzo komfortowo się go nosi, mam go już właśnie 6 godzin na oczach i w ogóle nie czuję tych rzęs, nie mam jakiegoś dyskomfortu, oczy mi nie uzawiły, także to naprawdę duży plus. I na pierwszy rzut oka może się wydawać, że nie jest to najbardziej komfortowa para rzęs, jaką można nosić, ale powiem Wam szczerze, że ja już jestem przyzwyczajona do takich rzęs i ciężko tak naprawdę mi te oczy podrażnić, chociaż zdarzają się rzęsy, które mi oczy podrażniają, ale te absolutnie bardzo przyjemnie się je nosi, delikatnie je musiałam przyciąć i po przycięciu idealnie tak naprawdę dopasowały się do kształtu mojego oka, nie miałam żadnego problemu, żeby je przykleić. I teraz przejdziemy do paletki rozświetlaczy i ja mam tę edycję Pink Sands, czyli chyba tę jaśniejszą i to jest dokładnie Huda Beauty 3D Highlighter Palette, czyli mamy tutaj 4 rozświetlacze, każdy ma inną tutaj funkcję i mamy tutaj przede wszystkim rozświetlacz w kremie, który działa bardzo podobnie, ale to bardzo podobnie do tego Moonstone z Becky kremowego, ewentualnie nawet bardzo podobny do tego Golden Rose Highlighter Stick, więc no ta formuła niby ma tutaj wygładzać nam policzek, sprawiać, że będzie właśnie wygładzony, że pory się wygładzą, że te rozświetlacze kolejne nakładane będą też bardzo pięknie wyglądać, ale tutaj tego wielkiego wygładzenia wcale tak naprawdę nie zauważyłam. Jest to po prostu rozświetlacz w kremie, który całkiem nieźle zachowuje się już na przypudrowanym podkładzie, więc to jest plus, ale żeby tutaj on robił nie wiadomo co, to raczej tego nie zauważyłam. Muszę go po prostu więcej poużywać, ale tutaj nic mi wybitnie nie powygładzał, pory jak były, tak dalej są. I kolejnym rozświetlaczem jest Santorini i to jest taki chłodny, jasny odcień. Bym powiedziała taki złoto-srebrny, ponieważ taką bazę ma dosyć srebrną, ale ma dużo złotych drobin, więc ostatecznie wygląda jak takie chłodne złoto. I ten odcień bardzo mi się podoba, do mojej jasnej karnacji bardzo pasuje i on ma odrobinę koloru, może troszeczkę rozjaśniać cerę, ale ostatecznie to jest bardziej jednak tafla niż kolor, więc to mi się bardzo podoba i ja tego odcienia będę bardzo często używać, coś czuję. Następny kolor już jest już bardziej złoty, ale to też nie jest jakiś bardzo, bardzo złoty. Bardzo ciepły złoty po prostu. A czwarty rozświetlacz to już jest róż, takie różowe złoto bardziej. I tutaj myślałam, że po prostu w tym różu będzie więcej koloru, ale to też jest rozświetlacz, który po roztarciu wygląda bardziej jak rozświetlacz niż jak róż. Więc ostatecznie, co mnie troszeczkę zawiodło, to to, że te rozświetlacze jakoś bardzo się nie różnią na policzku. I troszeczkę jednak te 4 produkty sprawiają, że jak nakładamy je na policzki i ten róż nakładamy w postaci różu w miejscu, gdzie normalnie nałożyłybyśmy róż, to tego rozświetlacza robi się, no widać moje zielone włosy, to tego rozświetlacza, słuchajcie, robi się strasznie dużo. Tak jak tutaj na tym policzku widzicie, jest tego naprawdę bardzo dużo i te rozświetlacze są naprawdę bardzo intensywne. Jeśli chodzi o konsystencję, to są super. Bardzo fajna konsystencja, bardziej mi się podoba niż na przykład Becka, ponieważ Becka jest bardziej sucha i średnio mi się z nią pracuje, a tutaj te rozświetlacze nałożyłam na już przypudrowany podkład, więc one tak naprawdę nie miały się za bardzo do czego przyczepić, chociaż no w sumie miały, bo nałożyłam ten rozświetlacz w kremie Ada. No miało się do czego przyczepić, halo. Te rozświetlacze bardzo ładnie się przyklejały do tego rozświetlacza w kremie, nie robiło się jakieś ciastko, także naprawdę jestem pod wrażeniem tego, jak one wyglądały na policzkach, jednak te 3 produkty, 4 właściwie, to już jest troszeczkę dla mnie za dużo, jeśli chodzi o rozświetlacz, tym bardziej, że jeżeli mam jakiś wyprysk na policzku, nawet niewidoczny, nie widać go tak naprawdę, kiedy nie mam na sobie żadnego podkładu czy pudru, czy czegokolwiek, o tyle, jeśli nałożę na niego rozświetlacz, to już zaczyna być bardzo mocno widoczny, więc ten rozświetlacz w kremie tego nie zniwelował, a te kolejne rozświetlacze nałożone w takiej ilości, w taki sposób, w jaki jest tutaj rekomendowany, sprawiają, że po prostu jest tego rozświetlenia zbyt dużo i ta tafla podkreśla każdy por i każdą niedoskonałość. Także pytanie, czy ja będę używać tej palety, czy ją polecam? Polecam, bardzo mi się podoba, jest naprawdę w bardzo dobrej jakości, te rozświetlacze są super, jednak nie do końca przemawia do mnie sposób aplikacji tutaj sugerowany przez Hudę. Tracę głos, coś czuję, no, ale zaczyna mi się choroba, także pierwsze infekcje, moje dziecko już ma chore ucho, ja mam teraz chore gardło, także pozdrawiam, mam nadzieję, że Was nie zarażę przez kamerę. Ale wracając do tematu,
naprawdę bardzo fajna paletka. I kolejnym produktem, który przetestowałam, jest Lip Contour Set i mam tutaj dwie pomadki i do tego jest konturówka. I ja myślałam, że to będzie troszeczkę zbyt brązowy dla mnie set, ale na ustach wyglądał naprawdę bardzo fajnie, nie był jakiś taki bardzo ciepły, brązowy, tylko właśnie taki dosyć chłodny na ustach, tak przynajmniej wypadał w tych lampach. I ja w pierwszej chwili myślałam, że to nie jest dla mnie, że jak ja nałożę na te moje rodzynki, szczególnie na tę górną wargę, trzy produkty, no to to nic nie zmieni, że to będzie tak samo wyglądać, jakby wyglądało ze zwykłą konturówką i ze zwykłą pomadką, ale coś w tym faktycznie jest. No, to jest bardzo fajnie przemyślany kolorystycznie set, w którym mamy jaśniejszą pomadkę i ciemniejszą i jeżeli nałożymy właśnie to w taki sposób, jak jest sugerowany właśnie tutaj z tyłu na opakowaniu, to naprawdę uzyskujemy takie ombre, które sprawia, że nasze usta są większe i faktycznie te pomadki są dosyć mocno matowe, więc jeżeli nawet macie tak jak ja usta, których granice są dosyć mocno uwypuklone, że nawet jeżeli wyjedziecie o milimetr wyżej, to już to widać, że ta granica wystaje spod pomadki. O tyle tutaj właśnie, kiedy te pomadki są mocno matowe, to nie jest aż tak widoczne i faktycznie usta wydają się większe i nie wyglądają też tak bardzo sztucznie, nie widać od razu z daleka, że mamy wyjechane milimetr w górę. Także bardzo mi się ten set podoba i nosiłam go jakieś 3 godziny i pokażę Wam w przebitkach, jak wyglądał po tych 3 godzinach, ponieważ zjadłam 2 posiłki i stwierdziłam, że przetestuję resztę pomadek, żeby Wam pokazać dzisiaj w filmie jeszcze jakieś słocze na ustach. I po 3 godzinach i po 2 posiłkach, z czego po jednym tłustym, naprawdę bardzo ładnie się ta pomadka zachowywała. Oczywiście w kącikach się zjadła, wytarła trochę, wewnętrznej części ust również się zjadła, ale naprawdę wyglądała bardzo dobrze. Przede wszystkim te pomadki, wszystkie zauważyłam, że one się nie rolują, że one są podatne na dokładanie, nawet jeżeli zjecie coś tłustszego i Wam się ta pomadka trochę zje, to nie musicie zmywać jej całej i nakładać od początku, tylko możecie dołożyć kolejną warstwę i nic Wam się nie zważy, nie zciastkuje, nie zacznie się kruszyć, rozlewać, rozpływać. Jest naprawdę, jeśli chodzi o formułę, te pomadki są naprawdę bardzo sympatyczne. I również ten mat jest taki bardziej komfortowy, bo mam wrażenie, że te pomadki czuć je odrobinę bardziej na ustach. Te pomadki odrobinę czuć, ale w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu, ponieważ czuć, że na tych ustach są takie troszeczkę, że te usta są troszeczkę bardziej nawilżone niż przy zwykłych matowych pomadkach, także to naprawdę na plus. I też jakoś bardzo nie tracimy na trwałości przy tym wykończeniu, ponieważ ta pomadka jest równie trwała. Ja próbowałam zetrzeć pomadkę z Kat Von D i te pomadki z Huda, bo myślałam, że po prostu ta z Kat Von D utrzyma się świetnie, a te z Huda się szybko zetrą. Jak potarłam mocniej, to i jedna i druga pomadka nie wytrzymały tej próby, nawet Kat Von D mocniej potarta, po prostu się ściera i to samo w przypadku Huda, nie jest tak, że jedna czy druga jest bardziej trwała przez to. Także naprawdę formuła na plus, ja oczywiście będę testować te pomadki dłużej i przez więcej godzin, także będę Wam mogła więcej powiedzieć za jakiś czas, ale na pierwsze wrażenie naprawdę bardzo mi się te pomadki podobają i na pewno skuszę się na więcej kolorów. I mam jeszcze jeden produkt, właściwie 2 produkty, ale z tej samej serii, jest to Huda Beauty Lip Strobe i to jest tak jakby błyszczyk z drobinkami brokatu w różnych odcieniach. On nie zastyga, to nie jest pomadka jakaś metaliczna, tylko właśnie taki brokacik i to myślę, że będzie pięknie wyglądać na dużych, pełnych ustach, których nie trzeba obrysowywać, bo już granice są idealne i te usta są idealnie duże, czy idealnie po prostu symetryczne. No moje usta nie są ani duże, ani symetryczne, szczególnie górna warga zawsze jest wyznacznikiem tego, czy jakaś pomadka mi się nadaje, czy nie. I te produkty nie do końca mi się spisują, jeszcze ten jaśniejszy myślę, że będzie ok, to jest Snobby i to jest odcień, który, no to jest taki po prostu jaśniejszy różowy błyszczyk, który myślę, że będę chętnie używać właśnie z takimi drobinkami, ale niestety już ten odcień Moody jest dla mnie zbyt ciemny, już do niego musiałabym mieć przynajmniej jakąś konturówkę albo nakładać go po prostu na pomadkę matową w podobnym odcieniu, ponieważ i ten kolor jest właśnie taki półtransparentny i ten brokacik tak nierównomiernie się rozkłada, więc naprawdę już do tej pomadki, żeby nosić ją bez żadnej konturówki, bez niczego pod, to naprawdę trzeba mieć idealne usta, także nie do końca mi się ta formuła podoba, ale to dlatego, że mam takie usta, jakie mam. Także to by było już wszystko na dzisiaj. Na pewno Was ciekawi to, czy jeżeli wyjdzie nowa paleta z Huda, to ją kupię i Wam przetestuję. Oczywiście, że tak. Bardzo mi się ta paleta podoba, nawet bardziej niż ta Rose Gold Edition, także na pewno ją kupię. Jak tylko będzie dostępna, to już będzie u mnie w domu. Kupię ją i nagram Wam test jak najszybciej. Także
czekajcie, bo ja już też czekam, nie mogę się doczekać. Także to już by było wszystko. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się podobał. Koniecznie zostawcie na dole komentarz, czy miałyście do czynienia z tymi kosmetykami, czy lubicie markę Huda Beauty. Widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Do zobaczenia. Pa, pa.